Dobry wieczór Państwu, nazywam się Mariusz Walter. Nasza stacja ruszyła. Olbrzymia pewność siebie, potęga, zdolność do agresywnych działań. Chcemy to weryfikować, panie pośle. Nie ma pan prawa, nie proszę pana, nie będzie pan straszył. Nie. Pani poseł, była szansa, żeby ten rząd, żeby spróbować ten rząd odwołać. Jest to robione według dobrej szkoły propagandy. Jarosław Kaczyński bierze na siebie ogromną odpowiedzialność. Tą telewizję zakładali ludzie związani ze służbami specjalnymi. Całe życie miałem niebywałe szczęście do otaczających mnie ludzi. TVN jest rekinem, jest potężną, bardzo mocno osadzoną i w biznesie, i w relacjach międzynarodowych stacją. Rok 1999, Charków, 59. rocznica zbrodni katyńskiej i wyraźnie niedysponowany ówczesny prezydent Aleksander Kwaśniewski. Tak, historię nagrania tej sytuacji opisuje po latach były już wówczas dziennikarz stacji Tomasz Lis. Mirek Rogalski zadzwonił zresztą chyba nie tylko do nas, bo po godzinie już wszyscy w stacji mówili, że fakty dadzą dziś zdjęcia pijanego Kwaśniewskiego. To musiał im powiedzieć Mirek, bo gdyby nas zapytali, to powiedzielibyśmy z Grześkiem, że dzisiaj na pewno nie, ale to już do nikogo nie dotarło. W każdym razie nie wiedział o tym Mariusz Walter, który z wściekłą miną wparował do newsroomu. Chcecie mi stację p***ć w powietrze? Nie zgadzam się, powiedział. Chciałem wyjaśnić prezesowi, co się dzieje, ale nie zdążyłem, bo zniknął równie szybko, jak się pojawił. Szybko zorientowałem się, że materiał z Charkowa nie pójdzie także w sobotę. Słuchaj, kaseta z Charkowa wylądowała w sejfie, dzwonił rozżalony Mirek Rogalski. W sejfie? W jakim sejfie? Jak to w jakim? W najważniejszym. Gdy zostaliśmy sami, mnie do śmiechu nie było. Możemy to pokazać, ale do momentu, gdy Siwiec staje na stopniach śmigłowca. Nie rozumiem, odpowiedziałem. Tak jak mówię, potwierdził prezes. Do tego momentu. Daje mi pani wreszcie pożywkę do tego, żebym pożartował. Odpowiadam. Telewizja kłamie. A to, w jaki sposób była relacjonowana katastrofa smoleńska, ten ładunek kłamstwa, ładunek pomówień i to wcześniej, jak była relacjonowana prezydentura świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, pokazało, czym naprawdę jest stacja TVN. Samolot rozbił się we mgle i od razu mgła rozciągnęła się nad Polską. Mgła podejrzeń, niedomówień, insynuacji. Jakub Sobieniewski. To nie jest rocznicowe wspomnienie, to jest polityka. Najkrótsze streszczenie tego, jak PiS poniosło smoleński temat na sztandarach. Po tragedii w Smoleńsku ewidentnie był taki moment, kiedy wyraźnie przyszły do TVN-u wytyczne, jaka jest linia władzy. Linia władzy wtedy była taka, że trzeba tę tragedię jak najszybciej zgasić, bo jak świadkowie mówią, no Donald Tusk był przerażony, że teraz PiS wygra wybory i wsadzi go do więzienia. W związku z czym wszystkim swoim współpracownikom mówił, że trzeba zrobić wszystko, żeby ta żałoba trwała jak najkrócej. Przed krzyżem są dwa różne rodzaje działalności. Zobaczmy tę, która miała swoje miejsce, zapoczątkowała swoją działalność jakieś 2, 3, a może 4 dni temu. Tam wie pan, co się pojawił, ten Elvis Presley, ci pastafarianie. I to nabiera rumieńców. A potem rano się dowiedziałem, że stoi już 5 krzyży. Będzie co 5 dziennie dostawianych i któregoś dnia prezydent Komorowski przez te krzyżenie wjedzie do pałacu, ponieważ będzie ukrzyżowan już na amen i to w bramie. Poszli nawet dalej, nie tylko opóźniali pewne informacje, ale podawali fake news. To znaczy TVN podawał nieprawdziwe informacje zgodne z propagandą i z dezinformacją rosyjską.
jak wyląduję, tudzież wylądujemy, to jeżeli nie wyląduję, tudzież wylądujemy, to mnie zabiją bądź zabiją. To są bardzo mocne słowa. Jak wyląduję? Jak nie wyląduję. Jak nie wyląduję, to mnie zabije, zabiją. Zabiją. To są słowa, które nie do końca jeszcze zostały doprecyzowane. Mamy więc w kraju ośrodek medialny, który nadaje zgodnie z wrogami Rzeczpospolitej. Pamiętam takie zdanie, które chyba w czasie pogrzebu prezydenckiej pary wyrwało się w jakiejś rozmowie Grzegorzowi Miecukowowi, który rozmawiał oczywiście z jakimś takim TVN-owskim autorytetem, czyli wiadomo jakie mającym poglądy, i zadał mu pytanie, czy pan się nie obawia, że ta tragedia spowoduje, że demon polskiego patriotyzmu podniesie głowę. Coś takiego. Pamiętam, bo dla mnie to było uderzające, jak dla każdego normalnego Polaka, że można patriotyzm Polski skojarzyć z demonem. Cała prawda, całą dobę. Kilkanaście sekund temu tu jest Polska. Po raz kolejny, dobrze znane z różnych manifestacji. Oni rzeczywiście taką siłę mają wpływu na tych ludzi, którzy żyją w ich bańce medialnej, wyznaczania, co jest w obciach, a co jest dobre. Po publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. Bardzo krótkie, mocno brzmiące nazwy i określenia dla różnych zjawisk, aby raz na zawsze ukrócić ich prawdziwy sens. Aby zdeprecjonować Trybunał Konstytucyjny, mówi się Trybunał Julii Przyłębskiej. Firma, która rozdaje w Polsce w dużej mierze karty, rozdawała karty. Firma, która sprytnie przebiera się w szatki medium obiektywnego, a tak naprawdę jest siłą polityczną. To bardzo sprawną siłą polityczną, w wielu wypadkach ważniejszą nawet niż same partie opozycyjne. Ja bym powiedział dalej, że można by sobie nawet wyobrazić, że do takiej firmy jak TVN opłaci się dopłacić, żeby mieć taki wpływ na politykę jak ma TVN. TVN z całą pewnością jest, można powiedzieć, narzędziem kolonizowania kulturowego Polski, także narzędziem kolonizowania politycznego. I to jest w dodatku jeszcze bardzo opłacalny biznes dla tych, którzy to robią. Jestem przekonany, że z taką uchwałą mógłbyś Borys, Rafał, Włodek Czarzasty czy Kosiniak, to by natychmiast zostali z TVN-u, z innych naszych telewizji, naszych liberalnych mediów, informacje. No ale wy to stale na morze, w ogóle co, o czym wy gadacie. To by natychmiast zostali z TVN-u, z innych naszych telewizji. Z TVN-u, z innych naszych telewizji. Za czasów Tuska mówiło się, że serce władzy bije już nie w Agorze, tylko właśnie w IPI. Tam, gdzie jest siedziba TVN-u na Augustówce. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Profesor Donald Tusk był dzisiaj Państwa gościem. To były Fakty po Faktach. Se viene testa vuol dire che basta lasciamoci ti. Uraczymy Państwa garścią wspomnień z początków naszej stacji, bo początki łatwe nie były. Zobaczmy, jak to wszystko się zaczęło. TVN to telewizja założona przez komunistów. To jest nadużycie, czy takie są fakty? Jeżeli pod słowem komunista rozumiemy wyznawcę komunizmu, to oczywiście nie, to byli liberałowie. Ale jeżeli komunista oznacza po prostu człowieka z partii komunistycznej, tak jak w Chinach na przykład, to tak, jak najbardziej. Koniec 1988 roku, gdy w Polsce komunizm chyli się ku upadkowi. Na kilka tygodni przed obradami Okrągłego Stołu, 1300 km od Warszawy, w niewielkim Luksemburgu, powstaje spółka ITI Holdings.
docieramy do aktu założycielskiego, w którym widnieją dwa znane już wtedy w Polsce ludowej nazwiska – Jan Weichert i Mariusz Walter. Pierwszy zostaje wiceprezesem spółki w Luksemburgu, drugi – biegłym rewidentem. Nazwa firmy nie jest przypadkowa. Kilka lat wcześniej, w 1984 roku, powstaje spółka polonijna, holding ITI, którą wielokrotnie szczycili się później Mariusz Walter z Janem Weichertem. Jako spółka polonijna była jedną z setek, jeżeli nie tysięcy, takich tego typu spółek. No wówczas handlowanie kasetami było bardzo intratnym zajęciem, a z drugiej strony systemowo te spółki polonijne miały ułatwiać władzom pozyskiwanie dewiz, więc to był taki pomysł ekonomiczny na walkę z szalejącym w latach 80. kryzysem. No i przez ludzi, którzy mieli żyłkę biznesową, był mocno wykorzystywany. Przypadkiem się złożyło, że tymi najwybitniejszymi biznesmenami okazywali się ludzie, którzy byli w zasobach kadrowych służb specjalnych. Czy można powiedzieć, że tu między zielonymi ludkami a niebieskimi ludkami była konkurencja, czyli między wywiadem MSW a wywiadem Ministerstwa Obrony Narodowej. No i jak powiedziałbym, że dość charakterystyczne dla wszystkich biznesów zielonych ludków było to, że one właśnie gdzieś były w Panamie, w Luksemburgu, w Brazylii, uwiarygadniane jakimiś dziwnymi czy niesprawdzalnymi z kraju transakcjami, które tam podobno były zrobione. Chipsy i kasety wideo miały być źródłem bogactwa, które pozwoliło później spółce ITI na zbudowanie medialnego giganta. To zresztą oficjalna legenda na finansowy sukces Waltera i Weicherta. Kolejną miało być niebywałe wręcz szczęście w biznesie. W pewnym momencie Janek wyszedł za potrzebą. Długo nie wracał, więc poszedłem po niego. A on gadał na schodach do toalety z jakimś Japończykiem. Wróciłem do stolika spokojny, że nic się nie stało. Potem Janek mówi, ten pan się nazywa Macao i prawdopodobnie złoży nam jakąś ofertę. A Macao był wtedy szefem Hitachi na Austrię. Nigdy nie pracowałem tak ciężko. Myśli pan, że łatwo było doprowadzić do tego, żeby chłopi produkowali ziemniaki w rozmiarach pasujących do oczek naszych maszyn? Z wideo też była walka. Jak padły wypożyczalnie i sklepy Hitachi, chciałem się ratować pomysłem, że może Polonia będzie chciała oglądać kasety z polskimi filmami. Założyłem firmę z adresem na Broadwayu. Dźwigając dwie walizy kaset, przemierzałem polską dzielnicę wzdłuż i wszerz. W rzeczywistości biznesu gospodarczej PRL-owskiego nie było miejsca przecież na wolny rynek. Cała działalność biznesowa, półprywatna, w ramach firm polonijnych, była ściśle kontrolowana przez służby specjalne PRL. Każdy kontakt zagraniczny, handel, obrót, otwieranie banków na zachodzie. Była koncesjonowana, obserwowana i była pod kontrolą służb specjalnych państwa komunistycznego. Siła tamtej władzy była nieporównywalna do współczesnej. Jakby chciała, to by zlikwidowała każdą firmę. Domiarami, prawda, wiemy co to było. Czyli jakby ktoś chciał podpad ówczesnej władzy, to ta władza zrobiłaby miazgę z niego. Była dużo silniejsza i potrafiła być groźna. Żeby zrozumieć historię holdingu ITI, trzeba podążać dwiema ścieżkami – za ludźmi i za pieniędzmi. Od lat w tym kontekście mówi się o aferze FOS, czyli Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, nazywanej matką wszystkich afer. W skrócie gigantyczna defraudacja publicznych pieniędzy. Mechanizm można opisać następująco. W teorii celem Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego było skupowanie polskich długów za granicą. W praktyce państwowy majątek rozkradli ludzie wywodzący się z aparatu PRL. Telewizja TVN miała związki z Funduszem Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Bardzo szczegółowe informacje na ten temat udzielił Grzegorz Rzemek, jeden z najważniejszych ludzi afery FOS, który mówił o kontaktach ze służbami specjalnymi. Ale co jest najważniejsze, on sam był zarejestrowany jako tajny współpracownik wojskowej bezpieki.
Afera Foss to również zagadkowe zgony ludzi, którzy ją odkryli. Najpierw 37-letni kontroler NIK Michał Falcman dostał zawału, a kilka miesięcy później szef Najwyższej Izby Kontroli Walerian Pańko zginął w wypadku samochodowym. To, z czym się zderzamy po ponad 30 latach, z tym, że państwo polskie nie zdało egzaminu, nie wyjaśniło do spodu, do bólu, genezy powstania nie tylko ITI, czy mogły one pochodzić, te środki finansowe z funduszy obsługi zadłużenia zagranicznego, czyli de facto środków publicznych, państwowych, no jest jednym z głównych grzechów III Rzeczpospolitej. Jak i nie wyjaśnienia śmierci Michała Falcmana, jak i nie ukaranie tak naprawdę wszystkich oficerów wywiadu wojskowego PRL, a potem wojskowych służb informacyjnych, którzy bezpośrednio brali udział w operacji, jakim był operacja Grzegorz Rzemek, pseudonim Dick, główny kasjer niejawnego budżetu zarządu II Sztabu Generalnego, a potem prawdopodobnie wojskowych służb informacyjnych. To są te grzechy zaniechania, które do dzisiejszego dnia płacimy i skutki tego niestety są odczuwalne. Moim zdaniem twórcy TVN-u nie spodziewali się, że te dokumenty wszystkie wyciekną, że powstanie komisja weryfikacyjna wojskowych służb informacyjnych i że pan Rzemek złoży zeznania odnośnie finansowania i przepływów pieniędzy z FOS. Grzegorz Rzemek, skazany w aferze FOS. Tajny współpracownik wojskowych służb informacyjnych o pseudonimie Dick. Na przełomie lat 80. i 90. był dyrektorem generalnym Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Wywiad podejmował też wysiłki powołania firmy telewizyjnej. Pierwotnie zamierzonym celem tych działań miało być ułatwienie plasowania agentury na Zachodzie. Tak tłumaczył swoje działanie Grzegorz Rzemek, który na zlecenie wywiadu miał podjąć w tej sprawie rozmowy z firmą ITI i reprezentującymi ją Janem Weichertem i Mariuszem Walterem. To fragmenty zeznań Grzegorza Rzemka. Dostałem od służb specjalnych wojskowych zadanie, aby znaleźć za granicą firmę, która mogłaby pełnić rolę konia trojańskiego. To znaczy, która mogłaby służyć do wprowadzenia agentów na obszar na Zachodzie w dziedzinie mediów. Był to rok 1987. Jedyną firmą zagraniczną w dziedzinie mediów, którą znałem, była firma należąca do Jana Weicherta, ulokowana w Irlandii. Firma ta nazywała się Kantal, a później zmieniono jej nazwę na ITI. Zapytałem służby wojskowe, czy mogę podjąć kontakt z Weichertem. Otrzymałem wówczas informację, że on już współpracuje ze służbami wojskowymi, więc to będzie proste. Korzystały to osoby już przecież wcześniej z różnych możliwych udogodnień, z opieki władz, tak zwanego parasola służb. Przez cały czas miałem naciski ze służb specjalnych, żeby jak najszybciej zorganizować ten koncern medialny na Zachodzie. W związku z tym rozpoczęła się pierwsza faza tworzenia tego koncernu. Muszę przyznać, że trochę na wariackich papierach. Ale cofnijmy się jeszcze w czasie, najpierw do lat 80. To grafika z raportu finansowego spółki ITI w Luksemburgu. Ponad 20 podmiotów, zarejestrowanych nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie, ale także na egzotycznych Karaibach, na Curacao. W akcie założycielskim znajdujemy jeszcze jeden ciekawy zapis, że głównym aktywem założycielskim spółki w Luksemburgu jest inna spółka ITI w Panamie. Pytamy eksperta, dziennikarza, który od lat zajmuje się tematem rajów podatkowych. Zapytaliśmy, dlaczego dziś i kiedyś zakładało się spółki w takich miejscach jak Panama. Avoid tax or hide their assets. Kilka dni po nagraniu tej wypowiedzi dziennikarz wycofał się z udziału w filmie, argumentując, że od polskich dziennikarzy dowiedział się, że jego wypowiedź może być użyta w kontekście telewizji TVN. Warto zaznaczyć, że jedynym polskim dziennikarzem, który także jest członkiem stowarzyszenia, które reprezentuje nasz rozmówca, jest dziennikarz Gazety Wyborczej. Te same pytania zadajemy prawnikowi, który na co dzień pracuje w Panamie. Panama była wykorzystywana, żeby ukrywać aktywa lub prowadzić nielegalną działalność.
Obecnie można powiedzieć, że istnieje kontrola, której nie było w latach 80. i 90. Wcześniej byliśmy rajem podatkowym. Nie było kontroli nad tym, kto jest rzeczywistym właścicielem spółki. Dyrektorami często były osoby mianowane przez prawników, którzy w tamtych latach sprzedawali spółki. Jeżeli miałeś coś, co chciałeś ukryć, to w tamtych czasach pewnie zarejestrowałbyś spółkę w Panamie. W tych krajach łatwo jest założyć podmiot i niewielu się pyta, albo prawie nikt się nie pyta, skąd się wziął majątek tej firmy, którą tam założyłeś. Szukamy w panamskich rejestrach, znajdujemy kilka firm mających w nazwie skrót ITI. Tylko niektóre z nich datą powstania pasują do tej, której szukamy. Pierwsza, założona w 1978 roku, wydaje się być typową spółką z rajów podatkowych. Nazwisko jednego z jej szefów jest powiązane z setkami innych firm. Ale naszą szczególną uwagę przykuwa inna firma, bo powstała niedługo przed spółką polonijną ITI, zaledwie kilka tygodni przed zniesieniem w Polsce stanu wojennego. A nazwisko jej szefa prowadzi nie gdzie indziej, a właśnie do Polski. To Herman Tauber. Informacje na jego temat są bardzo szczątkowe, ale w czeluściach internetu można znaleźć to zdjęcie małżeństwa Tauber. Zdjęcie z Curacao. Z podpisem, że Herman uciekł z Polski przed wojną. Na Karaibach znalazł się jako 13-letni chłopiec. W historii kobiety także znajdujemy, że ma polskie korzenie. Zresztą w jednym z telewizyjnych wywiadów wielokrotnie wspomina o Polsce. You always looked around your shoulder. Zawsze oglądałeś się za siebie, bo nigdy nie było wiadomo, kto idzie za tobą i kto wskaże na ciebie, że jesteś Żydem. Jeśli nie byli to Niemcy, którzy myśleli, że jesteś Żydem, to zawsze byli to Polacy. Polakom łatwiej niż Niemcom było rozpoznać Żyda. W tym wywiadzie Miriam wielokrotnie atakuje Polaków, ani słowem nie wspominając, jak wiele Polacy zrobili dla Żydów w czasie II wojny światowej i że Polska była jedynym krajem, w którym za kolaborację z Niemcami groziła kara śmierci. Ale wracając do tematu, w dostępnych opowiadaniach o Miriam znaleźć można jeszcze coś. Coś mocno zastanawiającego. Na stronie internetowej jednego z wojskowych amerykańskich stowarzyszeń opisywana jest historia Miriam, występującej jeszcze wówczas pod panińskim nazwiskiem. Jej ucieczka przed wojną do Ameryki, zatrudnienie w Organizacji Narodów Zjednoczonych i jedna z funkcji, którą miała tam pełnić. Następnym razem, gdy rozmawiałem z Mirką, powiedziała, że robili z niej tłumaczkę dla Gromyko, ponieważ mówiła płynnie po rosyjsku. Wojciech Jaruzelski wręczył Andrzeju Andrzejewiczu Gromyko wysokiej государственnej nagrody swojej strony. Andrzej Gromyko to wieloletni szef dyplomacji Związku Radzieckiego w latach 40., przedstawiciel Sowietów właśnie w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Żeby być w otoczeniu Andrzeja Gromyki, trzeba było być zaufanym człowiekiem sowieckiego wywiadu. I tu trzeba powiedzieć wprost, nie ma innej drogi. Wywiad musiał sprawdzić i była to osoba zaufania dla państwa sowieckiego, dla aparatu policyjnego sowieckiego. Nie da się dziś stwierdzić, która z panamskich spółek była głównym aktywem firmy Waltera i Weicherta z Luksemburga. Ale z raportów finansowych wynika, że na przełomie lat 80. i 90. zadziwiająco wysokimi przelewami nazwanymi przez spółkę dywidendami, ITI Panama dokapitalizowała spółkę w Luksemburgu kilkunastoma milionami dolarów. A ta, pieniądze również liczone w milionach dolarów, pożyczała spółce polonijnej w Warszawie. Tutaj kredyt z roku 1991. Ponad ćwierć miliarda franków luksemburskich. Łatwo policzyć, że to prawie 8 milionów dolarów. Na tamte czasy i polskie warunki, a przecież do ITI w Polsce trafiały pieniądze, to były sumy astronomiczne. Z mojego punktu widzenia było niemożliwe rozwinąć większy biznes, jaki oni prowadzili, głównie Jan Weichert, jako młody człowiek przecież, 26-letni, ze niemieckimi spółkami, a później w latach 80. zakładając wspólnie z Mariuszem Weichertem w 1984 roku firmę ITI na Zachodzie.
nie było możliwe bez zgody służb specjalnych państwa komunistycznego. To tylko jedna z poszlak, która kieruje tropy na związki Mariusza Waltera i Jana Wejherta z aparatem PRL. Nieżyjący już Jan Wejhert został zarejestrowany przez służby specjalne jako tajny współpracownik konarski, natomiast Mariusz Walter jako tajny współpracownik MEWA. W ewidencji operacyjnej dostępnej dzięki zasobom Instytutu Pamięci Narodowej wiemy, że te materiały jako czynne zostały zniszczone. Moje doświadczenie i zajmowanie się tą dziedziną od ponad 20 lat uczy, że był to często zapis pusty, to znaczy służący do tego, żeby zagrabić, sprywatyzować, wynieść materiały istotne, newralgiczne przez esbeków i traktowane to jako polisę ubezpieczeniową, bądź jako materiał do dalszej gry, prowadzenia, wykorzystywania przez już nowe służby specjalne III Rzeczypospolitej, głównie wojskowe. Jedyne co wiemy, to, że Walter, gdy w stanie wojennym była tak zwana weryfikacja dziennikarzy i dziennikarzy uznanych za opozycyjnych, czy nie trzymających się w tej linii PZPR-u, wyrzucano z pracy, Walter tą weryfikację przeszedł pozytywnie. Dzień dobry Państwu. Również i w dzisiejszych serwisach informacyjnych większości agencji najważniejszym tematem jest wczorajsza oficjalna wizyta przyjaźni. Towarów jest nawet nieco więcej niż... Grupy górników prowadzą tam działalność terrorystyczną pod ziemią. Mariusz Walter, inżynier, twórca, telewizyjny przedsiębiorca. Z telewizją związał się na początku lat 60. Stworzył prawie 60 filmów dokumentalnych i 300 programów telewizyjnych, wśród nich Świadków, Progi i Bariery, Turniej Miast, Wszystko za Wszystko. Był pomysłodawcą i producentem Studia 2, największego telewizyjnego hitu lat 70. W latach 79-84 wykładał w Szkole Filmowej w Łodzi. Jest twórcą stacji telewizyjnej TVN. Obecnie wrócił do pracy w ITI. W latach 80., wtedy kiedy zaczęli się pojawiać na scenie polskiej, byli pod kloszem, pod parasolem bezpieki. Działali w jakiś sposób, byli użyteczni tejże bezpiece, ale jednocześnie stawali się tymi filarami, które później tworzyły instytucje. Przez całe lata odbiorca TVN-u nie wiedział, skąd się wywodzą właściciele. Przecież Jan Wejhert był przedstawiany jako wizjoner biznesu. Mariusz Walter razem ze swoją żoną byli przedstawiani niemalże jako demiurgowie telewizyjni, twórcy Studia 2, które przecież było takie nowatorskie w czasach PRL-u. A na temat służb specjalnych i związków z FOZ-em właściwie nie było nic. Dobry wieczór. Studio 2 kłania się Państwu w dniu 1 maja. Jako sprawny na ówczesne warunki dziennikarz, bardzo zachwalany, bardzo nowoczesny, jeżeli mówimy o latach 80. I z tej strony Walter na pewno już wówczas był mocno rozpoznawalny, przynajmniej w środowisku dziennikarskim. Mariusza Waltera szybko zauważają władze komunistycznego reżimu, gdy wpadły na pomysł utworzenia w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych specjalnego pionu propagandowego. Potrzebna była osoba, która spełni szereg wymagań. W liście do Czesława Kiszczaka rzecznik komunistycznego reżimu Jerzy Urban proponuje nikogo innego, jak właśnie ówczesną gwiazdę dziennikarstwa Mariusza Waltera. Urban argumentował, że kluczowa dla tej misji może być obsada kadrowa. To fragment korespondencji z 22 lutego 1983 roku, czyli z czasu, gdy stan wojenny był zawieszony, ale jeszcze nie zniesiony.
Mariusz Walter nadaje się na głównego konsultanta, jakiegoś szefa programowania, szefa realizacji programów radiowych i telewizyjnych. Jednym słowem, nie kierownika pionu propagandy, lecz główną siłę koncepcyjno-fachową. Najzdolniejszy w ogóle redaktor telewizyjny w Polsce. Organizator i koncepcjonista. Przedstawia towarzyszowi Rakowskiemu i mnie sporo interesujących koncepcji ogólnopolitycznych i propagandowych. Urban wymyślił, że dobrze by było stworzyć w MSW komórkę, która będzie tworzyła produkcje filmowe, które będą z jednej strony wychwalać działalność MSW, pozytywnie pisać o funkcjonariuszach SB czy milicji, a z drugiej atakować działaczy opozycji, szkalować ich, właśnie tworzyć czarną propagandę po prostu. No i ta koncepcja w MSW, sądząc po zapiskach, które się zachowały na tym liście, pierwotnie spotkała się nawet z życzliwym przyjęciem. No i jakby na szefa tej komórki Urban proponował Mariusza Waltera. Kilkakrotnie wysuwano wobec niego fałszywe oskarżenia. O nadużycia finansowe, upadło, o członkostwo w Solidarności, zupełnie nieprawdziwe. Sam się usunął z telewizji, mając dość nękania go. Sprawę zna generał Wojciech Jaruzelski. Dwukrotnie poleciał przyjąć go na powrót do telewizji. Nie przedstawiono jednak Walterowi konkretnej propozycji stanowiska. Walter zwleka z decyzją powrotu, żądając satysfakcji i pognębienia jego wrogów. Na razie pracuje w firmie polonijnej, gdzie robią wideokasety. Oczywiście członek PZPR, ale raczej profesjonalista niż polityk. Podpisano Jerzy Urban. Pani Monito? Tak. Ale czy to widzimy dobrze? Jakiś super zbliżony. Tak, Adaś siada. Siada Adaś. Władza ówczesna też umiała znaleźć swoją drogę do przyszłego, do tej przyszłości, kiedy już nie będzie Polski Ludowej. Ostatecznie do współpracy nie doszło, ale i Jerzy Urban i Mariusz Walter budowali swoje media już w wolnej Polsce. Były rzecznik komunistów założył gazetę. Mariusz Walter budował telewizję, która wystartowała 3 października 1997 roku. 3, 2, start! No i był ten tajemniczy proces koncesyjny pierwszy, rzeczywiście bardzo tajemniczy, z jakich kryteria sprawiły, że jedni zostali odrzuceni, a drudzy zostali obdarowani tą koncesją. No to trzeba by pytać ludzi z ówczesnej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W czasie, gdy stacja TVN dostała pierwszą koncesję na nadawanie, to był rok 1996. W Radzie Legislacyjnej przy ówczesnym premierze Włodzimierzu Cimoszewiczu zasiadał profesor Kazimierz Wyrzykowski. Później sędzia Trybunału Konstytucyjnego, ale również właściciel akcji spółki ITI z Luksemburga. Zresztą Trybunał, w którym zasiadał, orzekł niekonstytucyjność Bankowej Komisji Śledczej, przed którą zeznawał Wojciech Kostrzewa, były prezes Brebanku, a wówczas, gdy Trybunał orzekał niekonstytucyjność komisji, szef grupy ITI. Lata 2000. Telewizja TVN rośnie w siłę, nie tylko opisuje, ale kreuje polityczną rzeczywistość. Mariusz Walter wielokrotnie znajduje się na liście 100 najbogatszych Polaków. Jan Wejchert radzi sobie jeszcze lepiej. Wielokrotnie plasowany jest w ścisłej czołówce najbardziej zamożnych ludzi w Polsce. Opinia jest jednoznaczna i nie pozostawia żadnych wątpliwości. Ustawa represyjna wobec sędziów przeciwko niemal całkowitemu zakazowi aborcji w Polsce. To
fakty TVN-u wypracowały ten styl. Styl, w którym właściwie materiały reporterskie no są tak naprawdę często zjadliwymi felietonami. Pomijam już fakt, że dobór tematów do poszczególnych felietonów też jest bardzo wybiórczy. Jeżeli coś nie pasuje do obrazu świata, no to się to oczywiście usuwa. No to nie będę panu przypominała. No i bardzo dobrze, bo gdyby pani bardzo chciała, to i tak by pani musiała ewentualnie sięgnąć do swojego serdecznego przyjaciela, który panią podwoził samochodem po rozmowie w Trójce, a niejakiego Urbana. Czyli jedynie tam mogłaby pani znaleźć coś, co próbowałaby mnie pani krzywdzić. Kończymy dzisiaj rozmowę. Bardzo dziękuję proszę panu bardzo. Jest pan wszystkiego bardzo dobrego niegrzeczny. Pani jest również pan bardzo nieelegancki. Pani również. Bardzo nie, Jerzy również, Urban nie jest moim przyjacielem, proszę pani, pana. Nie podwoził panią? Proszę pana, podwożenie nie oznacza przyjaźni, proszę pana. Pani Monito? Tak. To będzie sfilmowane na stanem Urbanem, tak? Tak, dokładnie. No to koniec pani. Niezrównana Monika Olejnik, która stworzyła właściwie taką nową szkołę wywiadu, bo taki klasyczny TVN-owski wywiad Moniki Olejnik nie służy temu, żeby ludzie się dowiedzieli, co ktoś ma do powiedzenia, tylko żeby wiedzieli, co mają o tym kimś myśleć. Znaczy Monika Olejnik, przeprowadzając wywiad, począwszy od swoich komentarzy do wypowiedzi gościa, przez cały szereg niewerbalnych sygnałów, min, chrząknięć, prawda, rozmaitych gestów, pokazuje widzom, o, ten człowiek, to jest na przykład Aleksander Kwaśniewski, autorytet jemu nie przerywał, on jest wspaniały, czy tam Roman Giertych, czy Michał Kamiński, to są eksperci, macie o nich myśleć dobrze. Ja wiem, że to jest decyzja trudna, pewno kosztowna. A przychodzi jakiś pisowiec, no to właściwie jest nieustający sygnał, widzicie, to jest cymbał, nie słuchać go, nie robić tego, lekceważyć, szydzić, śmiać się z niego. No to jest, nie sądzę, żeby w jakiejkolwiek innej stacji na świecie ten rodzaj prowadzenia wywiadu się tak zakorzenił. Natomiast no, trudno sobie wyobrazić dzisiaj TVN bez wywiadów Moniki Olejnik. Będziemy to weryfikować, panie pośle, i proszę nie pokazywać i nie ma pokazywać tutaj takich zresztą. Nie ma pan prawa. Kurs TVN-u się zaostrza w takich momentach decydujących kampanii politycznych. Ja myślę, że i są takie chwile po prostu, kiedy wyraźnie jest, gdzieś tam pada okrzyk, wszystkie ręce na pokład, przestajemy dbać o pozory. Paweł Kukiz jest albo kompletnym durniem, który nie rozumie, co się dzieje, albo sprzedajną szmatą. A jak pan ocenia to kłusownictwo polityczne, które się odbywa? Na co dzień, no to jest to robione według dobrej szkoły propagandy. Mówię o tych programach publicystycznych i informacyjnych TVN-u. A dobra szkoła propagandy zakłada, że trzeba robić propagandę tak, żeby jej nie było widać. Gdyby wierzyć prezesowi PiS, to mieliśmy w kraju próbę puczu i przejęcia władzy. Skoro prezes zarządził, że ma być skromniej, pytamy, ile kosztuje sam prezes. Ale są takie momenty, kiedy po prostu TVN idzie na chama. Ostatni drzwi przed końcem kampanii to był popis TVN-24 i tym podobnych reżimowych mediów. To były popisy. Osiągnęliście mistrzostwo propagandy. Mistrzostwo. Przebiliście swoje wcześniejsze wzory. Przebiliście komunistów. Jesteście mistrzami manipulacji. W 80% kupieni przez zagranicę. To wasze biało na czarnym czy czarno na białym. Wy jesteście czarni. Źli. Okrutni. Jeżeli wy potraficie, mało co nie wykończyliście mojej rodziny. Mało brakowało, wykończylibyście moją rodzinę. To cóż wy potraficie zrobić ze zwykłym człowiekiem? Stłamsić, zniszczyć, wypędzić. W polskiej muzyce rockowej Kukiz miał styl i nazwisko. W polityce stracił właśnie nazwisko i to w marnym stylu. Dramaturgia wydarzeń w Sejmie naprawdę tak narosła. Stacja TVN to są wykształceni z dużych miast, ale nie tyle młodzi, ile starsi.
I to są ludzie bardzo mocno zakotwiczeni w systemie, który już minął, ale którzy się z tym systemem nie pożegnali. Ani mentalnie, ani właściwie oficjalnie. Dlatego, że to były osoby, były to środowiska, które w PRL-u wiodły prym, były swego rodzaju elitą i później ta stacja TVN, jak również TVN24 później, to była ich stacja. Oni się z nią utożsamiali z wielu różnych powodów. Pani poseł, była szansa, żeby ten rząd, żeby spróbować ten rząd odwołać. Ale mogliście zażądać, a nie negocjować. Zażądać. To jest właśnie dowód, że TVN to nawet coś więcej niż kolejna partia opozycyjna. Oni wręcz aspirują do tego, by sterować konkretnymi partiami w Polsce. Otóż mamy dziennikarza, który wydaje instrukcje i łaja posłankę Rzeczpospolitej, bo nie zagłosowała tak, jak ten dziennikarz i jego przełożeni by chcieli. To jest watacha psów, która osaczyła biednych, słabych ludzi. No tak nie postępują żołnierze. Śmiecie po prostu. Myślę, że wystarczyłoby pokazać twarz i po prostu się wylegitymować i powiedzieć, jak się nazywa żołnierz, strażnik czy policjant i przekazać swoją funkcję. Tego nawet nie można się dowiedzieć od tych ludzi. Pamiętam taki bardzo szczególny moment. Ja byłem wtedy reporterem Wiadomości Telewizji Polskiej i odbywał się kongres PiS. No, znamy te kongresy, duże wydarzenia. Jeden z reporterów TVN powiedział wtedy z dumą: mam setkę jakiegoś polityka, który mówi o tym partaj tak. I mnie to zszokowało. Normalny kongres normalnej partii. Rzecz zwykła. A tu nagle robi się z tego kongresu partaj tak. Zjazd nazistów, zjazd partii nazistowskiej, dzień partii. To był taki moment, kiedy ja zrozumiałem, że to jest bardzo ostra gra na noże, że tutaj nie będzie żadnej litości, że tu celem jest zwycięstwo absolutne. Ja też się pana chcę zapytać, co pan mi robi? Niech pan nie dotyka mojej kamery, dobra? Część dziennikarskich gwiazd tej stacji to są ludzie, którzy terminowali, podobnie jak Walter, w mediach PRL-owskich. I można powiedzieć, że cały swój kręgosłup dziennikarski tam wykształcili. Całe życie miałem niebywałe szczęście do otaczających mnie ludzi. Proszę państwa, tylko u nas Marek Raczkowski wsadzi polską flagę w kupę i będzie siedział. Na swoich hemoroidach, proszę. Marku? Święto Niepodległości, nie wszędzie piękne i biało-czerwone. Marsz Narodowców. Symbolem tego marszu jest zaciśnięta pięść z różańcem. A różaniec to przecież nie kastet. A wcześniej 14 zatrzymanych po Marszu Narodowców we Wrocławiu świętowali niepodległość antysemickimi hasłami i okrzykiem WON z naszego kraju. TVN potrafi pokazywać patriotyczne wydarzenia, tak jak PRL religijne wydarzenia. Z pozoru jest wszystko w porządku, ale bierze się jakiś niepozorny element i urasta on do rangi jakiegoś błędu. PRL na przykład potrafił mówić o wielkich kosztach pielgrzymek papieskich, a tutaj się mówi na przykład o bezsensie uroczystości z jakichś innych powodów. A więc drobny pretekst i atak nigdy wprost, tylko właśnie rykoszetem. TVN24. Narobiliście, no ma. TVN24 podkłada butelki po piwie w śmietniku, do którego swoje śmieci wyrzucali policjanci. To jest ten świat, który jest budowany bardzo konsekwentnie. Na przykład status materialny. Są magazyny poranne w TVN-ie, które są bardzo często mają taki profil lifestyle'owy, połączony także z informacją, ale to wszystko jest na wyżynach tych, którzy aspirują. To znaczy, jeżeli jest rozmówca, nawet Polak, sportowiec czy aktor, to on gdzieś jest za granicą, gdzieś ma mieszkanie na jakichś wyspach albo gdzieś w odległym kraju. Ten, który odniósł sukces, któremu się powiodło. Dziecko chodzi do prywatnej szkoły, żeby się nie uczyć bez przerwy o Janie Pawle II i o tym, że trzeba gonić geja.
Moja żona albo córka, gdyby były w niechcianej ciąży, to my następnego dnia będziemy w hotelu w Amsterdamie i jeszcze zrobimy sobie z tego fajną wycieczkę. W budowaniu swojego mocno sprofilowanego widza grupa ITI próbowała sięgnąć po kibiców i powiększyła swój biznesowy tort o klub Legia Warszawa, ale w tym przypadku nie mogło się udać. Ten biznes szybko zakończył się konfliktem z kibicami stołecznego klubu. Kibice Legii Warszawa należeli do środowisk bardzo patriotycznie nastawionych, pielęgnujących kult żołnierzy wyklętych, pielęgnujący kult żołnierzy AK, Powstania Warszawskiego. I to nie mogło się spodobać ówczesnym władzom ITI. Nie mogło się spodobać tym, którzy wywodzili się z zupełnie innej strony, komunistycznej strony sceny politycznej powojennej Polski. Apogeum konfliktu przypadło na czas, gdy wojnę kibicom wypowiedział także premier Donald Tusk. Będziemy zamykać bandziorów. Poszedłem na wojnę z bandytami i tę wojnę będę kontynuował. Wszyscy do Donald Fatale! Pójdź o to balonki mole! 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 ITI wykorzystywał antenę TVN-u do tego, aby pokazywać w jak najgorszym świetle kibiców, co skutkowało tym, że opinia publiczna ze zrozumieniem przyjmowała wykorzystywanie policji do akcji politycznych, czyli rozprawienia się z najbardziej niewygodną grupą kilkuset kibiców. Każdy wybryk, nawet najmniejszy na stadionie, nagłaśniano do monstrualnych rozmiarów. W końcu widz mógł odnieść takie wrażenie, że co mecz to jest jakaś burda z udziałem kibiców Legii i innych drużyn, ale tutaj głównie chodzi o kibiców Legii. W historii stacji TVN i spółek ITI mieszają się ze sobą rzeczywistość III RP i jej ludowej poprzedniczki. Nie tylko przez ojców założycieli, także, a może przede wszystkim przez tworzących telewizję czołowych dziennikarzy. Dla mnie taką kluczową postacią jest Edward Miszczak, który zatrudnił kluczowych dziennikarzy, którzy później posługiwali się kłamstwem, którzy później posługiwali się różnego rodzaju pomówieniami i półprawdami, a wręcz nieprawdami. Edward Miszczak, wieloletni dyrektor programowy TVN-u, dla wielu główny architekt sukcesów stacji. W 1984 roku, czyli już po stanie wojennym, gdy wiadomo było, że komunistyczny reżim jest zdolny do najgorszych, także zbrojnych wystąpień przeciwko narodowi polskiemu, Miszczak był członkiem egzekutywy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Milan Subotic również to jest człowiek, który pracował na początku lat 90. w TVP. Dopiero po latach okazało się, że został zarejestrowany jako tajny współpracownik wojskowych służb specjalnych. Rok 2006. Milan Subotic był sekretarzem programowym stacji, gdy TVN urządził prowokację, której dla wielu cel był jeden – uderzenie w rząd Prawa i Sprawiedliwości. W październiku 2006 roku Gazeta Polska ujawniła, że Konstanty Malejczyk, były szef wojskowych służb informacyjnych, na kilka dni przed programem Teraz My spotkał się z posłem samoobrony Januszem Maksymiukiem, dyrektorem Biura Krajowego tej partii, byłym członkiem PZPR i SLD. To Maksymiuk przyznał się później do zorganizowania prowokacji, a dziennikarze TVN publicznie stwierdzili, że zgłosili się w sprawie jej przygotowania do Maksymiuka. Na pewno taśmy Beger to był ważny moment. To była wspólna akcja, o czym się zapomina, dziennikarzy i posłanki Beger zainteresowanej obaleniem akcji, więc to był aktywny udział w polityce. To nie jest tak, że ci dziennikarze dostali te taśmy, prawda, że wpadły im w ręce, ktoś im podrzucił, no to jest uprawnione. To była wspólna pułapka na partię rządzącą. Monika Olejnik.net, witam Państwa w wolnych mediach. W tym przypadku zachowała się teczka personalna, gdyż pan Tadeusz Olejnik był funkcjonariuszem tak zwanego pionu B.
Ten pion B zajmował się śledzeniem, taką obserwacją, czasami jawną, czyli taką, że człowiek widział, że ktoś go śledzi, czasami ukrytą, no to wtedy jakby chodziło o to, żeby ustalić, gdzie dany człowiek idzie, a nie żeby go nastraszyć śledzeniem. No i tutaj pan Olejnik wiele lat spędził, był dość dobrze ocenianym funkcjonariuszem tego pionu. W archiwum IPN jest teczka personalna, tak, i dokumenty dotyczące służby w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego Mieczysława Morozowskiego. To był działacz komunistyczny jeszcze o przedwojennym rodowodzie, zaangażowany jeszcze w latach 20. i 30. A po wojnie, którą udało mu się przeżyć w ZSRR, później walczył, czy przez krótki czas służył w polskich siłach zbrojnych na zachodzie, skąd jakby powrócił do kraju i od razu zatrudnił się w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego. 19 lutego 1949 roku Morozowski złożył ślubowanie w Departamencie V do spraw polityczno-społecznych MBP, którego dyrektorem była Julia Brystygierowa, Krwawa Luna. Funkcjonariusze Departamentu V znani byli ze stosowania wyrafinowanych tortur wobec ludzi uznanych za wrogów ludu. Pracował tam przez wiele lat w departamentach operacyjnych, w departamentach, które odpowiadały za inwigilację między innymi podziemia niepodległościowego, różnej maści wrogów ludu, jak to określano w latach stalinowskich. Zdumienie może budzić reakcja ojca przyszłej gwiazdy TVN na agresję sowiecką 17 września 1939 roku. W Mińsku Mazowieckim z towarzyszem Dąbrowskim Stanisławem i innymi towarzyszami robiliśmy przygotowania do uroczystego przyjęcia Czerwonej Armii. Nie doczekaliśmy się tego zaszczytu, bo dowiedzieliśmy się, że Armia Czerwona oswobadza tylko teren do rzeki Bug. W następnym dniu wyszedłem piechotą do Siedlec, gdzie natknąłem się jeszcze na patrole Armii Czerwonej. Z Siedlec dostałem się do Brześcia, a stamtąd do Lwowa. Stare ideologiczne opakowanie, które już zdążyło zbutwieć i zwietrzeć, ale właśnie w bardzo nowoczesnym anturażu. Takim, które jest atrakcyjne, przyciąga. Nie bez znaczenia są tutaj właśnie prezenterki, prezenterzy, którzy zawsze są nienagannie ubrani, mają nienaganną dykcję i mają, widać, że mają świetne samopoczucie od środka, że jest po prostu dobrze jako ludziom i że miejsce, w którym są, jest ich miejscem. Oni je utożsamiają z tą stacją. Chce się za wszelką cenę zatrzeć przeszłość. Jest bardzo charakterystyczne dla ludzi, którzy mają coś do ukrycia, bo mówią, nas nie interesuje przeszłość, nie jest ważne, co się działo 30 lat temu, a ja twierdzę, otóż tak, jest bardzo ważne, co się działo 30 lat temu, ponieważ ci ludzie wychowali swoich nadstępców, wychowali pokolenie, które ma nie pamiętać o przeszłości, które ma po prostu nie pamiętać. Na koniec faktów jeszcze sprostowanie. Cała prawda, całą dół. I ty, siostro druga, na tym stolcu siedzisz. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Koleżanka Wiśnia, no porządna rozrywka z rana. Posłuchajcie, ta scena nam się należy.